Zacznijmy od początku. Jestem Teresa Bielińska, matka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Córka ma 41 lat i jestem od początku samego powstania tego koła w Ostródzie. Z myślą o takich rodzinach istnieje ta placówka. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie ma nową siedzibę, ale starą historię. Powstało z inicjatywy rodziców. Rodzice dzieci głęboko niepełnosprawnych trzymali dzieci w domu. No i rodzice szukali wszędzie pomocy, jeździli po różnych miastach, po różnych lekarzach. No i kiedyś spotkaliśmy się w 6 osób, rodziców, no i postanowiliśmy, że coś musimy z tym zrobić. Placówka swoje pierwsze kroki liczy od roku 1992. Wtedy się zaczęło. Przez te 20, prawie 8 lat udało się stworzyć pewien system, w skład którego wchodzi 5 placówek stałych oraz kilka stałych i czasowych programów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób w kategorii od zera do sędziwego wieku. Brakuje jeszcze systemu mieszkalnictwa, o co bardzo będziemy się starać. Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa zakończyła się w ubiegłym roku. W ten sposób powiększono bazę, tworząc tak zwane Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia, w skład którego wchodzą 3 placówki. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy z rehabilitacją medyczną i edukacją, przedszkole specjalne, powiatowy środowiskowy dom samopomocy. Posiadając tak rozbudowaną bazę, wprowadzane są i inne działania. Z powodzeniem od 10 lat mają miejsce bezpłatne diagnozy logopedyczne. Oferta skierowana jest do wszystkich, ale przede wszystkim do dzieci. W dzisiejszej akcji uczestniczy 11 specjalistów. Tu jest 5 logopedów, 3 fizjoterapeutów, 3 psychologów, którzy od samego początku tak naprawdę akcję rozwijali bezpłatnie, czyli świadczyliśmy usługi zupełnie za darmo po to, żeby powiecie, no bo taka była potrzeba rynku, potrzeba osób, która się do nas zgłaszała, a na co dzień jednak zajmujemy się przede wszystkim osobami z niepełnosprawnościami czy zagrożonymi niepełnosprawnością i nie mają ci rodzice często do nas tak wielkiego dostępu, a ta akcja rzeczywiście poszerza możliwości terapeutyczne i diagnostyczne. Jubileuszowy rok mamy i rekordowy. Tegoroczna edycja to 130 udzielonych konsultacji przez 11 specjalistów. Stowarzyszenie obecnie liczy około 500 osób.